Witamy Państwa w nowym programie w miastokobrzeg.pl. Jak Państwo widzicie, trzy kobiety są razem ze mną. Że nikt nie pomyślał, że cztery kobiety, przepraszam bardzo. Tak dobrze nie ma. Tak więc panie się przedstawią. Karolina Szarłata-Woźniak. Izabela Ziemińska. Krystyna Strzyżewska. Proszę Państwa, i tak będzie co dwa tygodnie, taki przynajmniej przyjęliśmy sobie zamiar, że będziemy się spotykali z różnymi sprawami. I wbrew pozorom, pomimo że panie są przedstawicielkami mieszkańców w Radzie Miasta, zostały wybrane w ostatnich wyborach, to o polityce rozmawiać tu przynajmniej co do zasady nie będziemy, tak więc nie usłyszycie Państwo bieżących komentarzy politycznych, bo ustaliliśmy, że spraw społecznych i ogólnomiejskich jest tak dużo do omówienia, a zwłaszcza spraw związanych z kobietami, które trochę są niedoreprezentowane w naszym mieście. Za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Jest sporo, więc jest o czym mówić i zdania, zwłaszcza kobiet, można posłuchać. Jest tutaj też z nami przynajmniej jedna taka mocna feministka. Jak Państwo słyszycie ruch feministyczny w Radzie Miasta, to ja mam zawsze dużo radości. Jak Iza Zielińska interpelacje, mówię, no tak, ciekawe, gdzie znowuż była na spacerze i co tam znowuż wynalazła. A to są bardzo dobre rzeczy, bo niestety trochę mało czasu mamy, kurczę, mam takie wrażenie na spacerze. Zawsze zachęcam wszystkich, żeby się wybrać. Ja nawet nocami gdzieś tam z kolegami zawsze chodzimy i patrzymy, co tam się w mieście ciekawego dzieje. A w ten sposób można rzeczywiście sporo rzeczy dostrzec. Panie redaktorze, proszę nas nie namawiać na chodzenie na spacerowanie nocą. No jak, po nocach? Chyba, pani, że Krystyno, z jakimiś naprawdę panami. Pani tam ze swoimi chwytami kung fu, tak, tego, to tam pani się chyba nie boi, tak? No bo kogo? Jeszcze nie mamy objętego monitoringiem całego miasta. Aż tak, trzeba, tak? Ale Kołobrzeg nocą, szczególnie w centrum, jest bardzo piękny, romantyczny, klimatyczny, także czasami warto się wybrać. No ale myślę, że nie przy tej porze roku, którą akurat mamy teraz, choć jest jeszcze ciepło. Jest tak, jest piękna ciepło. Pora roku. Ostatnio miałem okazję być na akcji przy Koperniku, gdzie młodzież się bawiła. Może nie będę mówił, jak się bawiła, w każdym razie, ale piękna mrzawka, taka jesienna, jak ja lubię tę pogodę, jak każdy z kortem zresztą. Taka mrzawka psuje fryzurę absolutnie, ale na cerę dobrze działa. A ja myślę, szanowne panie i panowie, że nieważna jest pora roku, ważne jest, kim się jest na tym spacerze. Ale mrzawka mnie rozwaliła. Mrzawka też nie przeszkadza. Ale mrzawka mnie rozwaliła. Muszę postarać się jakiś głębszy kaptur. No kaptur? No właśnie się zastanawiam, zakładam zwykłą czapkę. A panie co noszą? Ja nic. Nic. Ja noszę przy bardzo niskich temperaturach dopiero czapkę. Czapkę. Tak. Jak się robi zimno i wieje, noszę czapkę. Widzicie, dobrze, mam nadzieję, że nie słuchają tego wasze dzieci, bo no, obowiązkowo muszą czapkę nosić i czasami niektóre mogą się zastanawiać, skąd ta dyskryminacja. Ze względu na wiek. Nasze dzieci. Ale dzieci mówią wam tak, że są dyskryminowane? To już są takie gadki teraz, tak? Nie. Mój syn zawsze powtarza, mamo, wiem, że muszę założyć czapkę. Jak codziennie rano wychodzi do szkoły, ja wyjeżdżam do pracy, mówię, synku, tylko pamiętaj, załóż czapkę, bo jest zimno. Tak, tak, wiem, mamo, codziennie mi to powtarzasz. Mój dzisiaj przed wyjściem do szkoły naciągnął sobie tak mocno na oczy i stanął przed mną i mówi, no jak wyglądam? To może kominiarka. Moje dzieci są dorosłe, ale noszą czapki. Właśnie z młodości mama zawsze powtarzała. Zdrowie i ceny, dokładnie. Słuchajcie, proszę Państwa, i słuchajcie, drogie panie, temat, o którym sobie tutaj rozmawialiśmy, to oczywiście także są ubrania. Jesteśmy tu dzisiaj trochę, że tak powiem. No właśnie, dopasowani. Dopasowani jesteśmy. Oczywiście czysty przypadek, ale okazuje się, że panie, choć tego nie mówią głośno gdzieś tam, podsłuchałem przed chwilą, że się dogadują, jak przychodzą ubrane na sesję Rady Miasta, ponieważ okazuje się, że wszystkie chyba lubią błękity, przynajmniej odcienie niebieskiego, i zaraz by się okazało, że mamy trochę chłodem, by nam wiało przynajmniej kolor. Na sesji Rady Miasta. Faktycznie porozumiewacie się w takich sprawach? No jeszcze mi się nie zdarzyło zadzwonić do Izabeli i zapytać się, co będziesz miała Jeszcze nie. A to nie w naszym klubie, ale może ten zwyczaj też wprowadzimy. Może tak. Chociaż my się z Karoliną troszkę chyba w innych sklepach ubieramy. Aczkolwiek nasza koleżanka z Rady, jedna, no powiem tak szczerze, ubieramy się w tym samym sklepie, przynajmniej w dwóch takich samych, więc zawsze to zagrożenie jest, że gdzieś mamy, możemy się spotkać w tych samych sukienkach, ale dla mnie to nie stanowi absolutnie żadnego problemu. Uważam, że każdy powinien się ubierać tak jak chce, tak jak się czuje i w czym się dobrze czuje. Pani Krystyno? No my już teraz się umawiamy, siedzimy w trójkę obok siebie i były już takie przypadki, że byłyśmy wszystkie w czerwonych żakietach albo nawet w jednakowych sukienkach, tam różniących się lekko kolorem, trzeba było szybko coś zmieniać. Teraz już mówimy po prostu, ale z tego widać, że mamy podobne gusty, bo te same kolory lubimy. No to jest bardzo ciekawe, ale nie przypomnę sobie,
Trzy czerwone radne. Musiałbym przejrzeć. No nie, bo pani miała pod spodem białą bluzeczkę i zdjęła pani doktor szybciutko. A, pani Zajączkowska. Tak. No to kurczę, nie wiedziałem, że takie manewry stosujecie. Widzicie państwo, to jest kuchnia Rady Miasta, a nie tylko... Damska kuchnia. Nie tylko co tam ustalają radni między sobą, jak głosować, bądź również jakie mają tam parytety swoje własne. A, o właśnie, a jak jesteśmy przy temacie parytetów. Minęły wybory. Chciałem was zapytać o taką jedną rzecz, bo w naszym męskim świecie to jest oto tak, że kobiety znowu mają łatwiej. Jak byłem w liceum, to wszyscy zawsze myślimy, ale panie psorze, my to musimy zrobić na te 10-12 minut biegu 3 km, a one tylko 2600. Jaka to różnica, tak? Że musimy tyle. No jest różnica, no oczywiście, no to dobrze, jest dobrze, wydolność fizyczna, to zupełnie inaczej wygląda, tak? No zaraz, kobiety moment. Dobra, a teraz jest tak, że kobiety mają parytety także w Sejmie, a więc, aby powstała zaakceptowana oczywiście przez Państwową Komisję Wyborczą lista wyborcza, no to tych kobiet musi tam być określona lista, już nie pamiętam, 30% czy jakoś tak te parytety wynoszą. No i się rozpoczyna wielkie szukanie. Już widziałem w niejednej partii, czy nie w jednym ugrupowaniu, że listy były gotowe, aż tu nagle ktoś sobie przypomniał, że parytety, durniu, że trzeba szukać na listy jakichś tam kobiet, że gdzie się umieścić i żeby lista była ważna. Waszym zdaniem to jest faktycznie niezbędne, może zacznę od pani Krystyny? Ja powiem, że w tej chwili to już tych kobiet nie trzeba szukać na listę, a pamiętam czas, kiedy rzeczywiście trzeba było ustalić parytet i poszukać kobiet na listę. Teraz proszę zobaczyć, kto pretenduje do funkcji premiera. Mamy premier panią Kopacz jeszcze, następna jest pani Szydło, czyli kobiety sięgają już po najwyższe stanowiska. Marszałkiem Sejmu jest kobieta. Marszałkiem Sejmu kobieta. Także, że dzisiaj już kobiet nie trzeba szukać. One już się gdzieś pojawiły, właśnie, trzymają się mocno, nie dają się, walczą. I to jest dobrze. Karolina Wojciech się na nie spojrzała tak bardzo mocno. Dlaczego za dużo? No nie, no za dużo. No ile można patrzeć na te kobiety, no? Ale w Radzie Miasta jest tylko 7 na 3. No właśnie, ustaliliśmy, że w Radzie Miasta jest 7, 1 trzecia to kobiety. To o wiele więcej, bo były takie rady, gdzie były w sumie 2-3 panie. Tak, były. Tak więc 1/7 zaledwie, bo pamiętam, była pani Dżega Matuszczak, pani Krystyna Strzyżewska i chyba nikt więcej. No, jeszcze ktoś tam był. 3-4 do 5 kiedyś w jednej kadencji doszło. A, no tak, no to były takie kadencje rzeczywiście. Ale w tej ostatniej, w tej poprzedniej, no to jednak ta reprezentacja kobiet jakaś gdzieś tam największa, to nie była, powiedzmy nie, sobie nie, szczerze, tam, prawda? Tak. Były tam w centroprawicy kobiet żadnych nie było, a była Dorota chciałem powiedzieć Strzyżewska. Dorota Strzyżewska to córka pani Krystyny, a moja koleżanka z klasy. Pozdrawiam serdecznie, jak nas ogląda. Tak więc, Iza, jesteś zadowolona z takiego wyniku? 7 kobiet na 21-osobową radę? Znaczy tak, ja uważam, i przewodnicząca Rady Miasta to kobieta. Znaczy tak, powiem, parytety dla mnie jest to nieco krzywdzące dla kobiet. O. Ponieważ nie, dla mężczyzn myślę, że nie, bo kobiety zawsze wprowadzają jakąś taką nowość, świeżość, inne spojrzenie. My kobiety patrzymy na wielu płaszczyznach. Mężczyźni niestety, ale ograniczają się do tylko pewnych takich podstawowych rzeczy. Co to znaczy, że parytety gwarantują nam się to należy, że my powinniśmy startować do Rady Miasta, startować do parlamentu, czy obejmować wysokie stanowiska. To już minęły te czasy tej braku równości między płcią męską i żeńską. My jesteśmy tak samo dobre, my jesteśmy tak samo wykształcone, my tak samo sprawdzamy się bardzo dobrze na stanowiskach menadżerskich, dyrektorskich i mamy takie same predyspozycje i kwalifikacje do tego, żeby sięgać jak najwyżej. Ale i za czemu tak samo, tak samo, tak samo? Nie! My mamy coś, czego nie mają mężczyźni. My jesteśmy wielozadaniowe, tak? My tutaj potrafimy się realizować nie tylko właśnie na tej płaszczyźnie dom, dzieci, praca, ale jeszcze właśnie jakaś taka działalność społeczna. Tak? Oczywiście. W tym jesteśmy lepsi od mężczyzn, bo mężczyzna jak ugotuje obiad, to fajnie, szacun dla tych panów, którzy lubią pitrasić codziennie, a nie tylko od nawet święta. Jeśli potrafią, tak? Jeśli potrafią. Ja uważam, że my to powinniśmy mieć tak jakby, powinno to płynąć z natury, że nie to, że robi nam się łaskę, bo daje nam się parytety, tak? O Boże, tworzymy listy ustawowo, ustawodawca sobie przypomina, że no tak, parytety są, no przecież my musimy zapewnić tą ilość kobiet, czy w wyborach samorządowych, czy parlamentarnych. Przecież to jest takie nieco upokarzające kobiety. No tak, ja też tak uważam. I ja powiem tak, my się musimy walczyć o umieszczenie na liście, a przecież wyboru dokonują wyborcy, mieszkańcy w chwili wyboru. A tu jest walka o to, żeby być umieszczonym na liście. Ale zobaczcie, teraz... Jest to naprawdę upokarzające dla kobiet. Teraz się stało tak, że
lista bez kobiety to w ogóle katastrofa, bo nagle kobiety okazały się, że są lokomotywami wszędzie i dzisiaj wiocha jest tam, gdzie tych kobiet nie ma. Zobaczcie, no właśnie to, co mówiliśmy, co się dzieje w Sejmie, coś takiego się przełamało, kiedyś byłoby to nie do pomyślenia. Tylko pytanie, dlaczego jest to ustawowo? No bo co, sama lista mężczyzn, no przepraszam, balsamców, tak? To już no raczej z młody balsamców. Mi się bardzo podobało wielozadaniowe, kobieta jest wielozadaniowa, bo mi się to kojarzy z wielozadaniowym robotem kuchennym. No. Kobiety kierują się zawsze z wiedziałem, bardzo feministycznie. Wiedziałem, że będziecie zadowolone. Kobiety kierują się zawsze zdrowym rozsądkiem. I intuicją też. Są gospodarne, łagodzą obyczaje. Cały czas w kadencji będąc w Radzie poprzednio słyszałam, kobiety łagodzą obyczaje. No coś w tym jest. Panowie jak się pokłócą, no to koniec. No jak się wezmą za łby, to... A jeszcze do tego, jak kobieta potrafi zadbać o swoje gospodarstwo domowe, o swój dom, o domnictwo... Ty już nie mów o tym Agiedy. To wydaje mi się, przynajmniej u mnie jest tak, że tą umiejętność potrafię przełożyć również na życie zawodowe. Zawsze patrzę pod kątem gospodarskim, tak? Jakby to było moje, tak staram się zarządzać, żeby było zawsze to optymalne, ekonomiczne, no i... Zresztą my mamy takie w sobie to matczyne kobiece ciepło, także matczyno kobiece, tak można powiedzieć, więc są pewne tematy, które są zarezerwowane dla mężczyzn, tak? Ale są ja nie widzę takich tematów tylko dla mężczyzn zarezerwowanych. Dlaczego jest wiele kobiet, które nawet grają w piłkę, nasza pani przewodnicząca stała na bramce. Stała na bramce, zmieniając nieco temat, bo chciałem już kolejną dygresję zrobić. Moi koledzy programiści zawsze opowiadają, że kobieta i programowanie to mi się zawsze kojarzy z pralką automatyczną. Jakoś się nie śmieję. Pytanie, czy ci panowie potrafią obsługiwać wielofunkcyjnego robota kuchennego i czy ci panowie potrafią obsługiwać pralkę w ogóle? No ja mam problem z obsługą mojej mikrofalówki. Muszę powiedzieć, że moja żona sobie jakoś radzi. Jest skomplikowane, zwłaszcza jak ma dużo guzików. Ale a propos, jak jesteśmy właśnie przy meczach, no to mieliśmy ostatni mecz charytatywny, tak, który odbywał się na stadionie Sebastiana Karpiniuka. I co? I przewodnicząca Violeta Dymecka stanęła twardo na bramce. Niektórzy byli w szoku i tam no, dawała czadu, no mówiąc szczerze, nie miała tam wielkich szans, bo została bardzo szybko pokonana. No ale nie jest to oczywiście, nie jest ekspertem, był to mecz charytatywny, ale stanęła i to byli wszyscy bardzo mocno zdziwieni, że Violeta Dymecka stanęła jako bramkarz, dlatego że bramkarz jest tak naprawdę najważniejszą osobą w drużynie, oczywiście gdzieś tam poza kapitanem, tak więc no, właściwe miejsce, ale dla kobiety, no i okazało się, że się świetnie sprawdziła. Dlaczego nie? Ja pamiętam, był turniej charytatywny również akurat z panią przewodniczącą. Byłyśmy w jednej drużynie i jeździłyśmy na wózkach inwalidzkich, grałyśmy w koszykówkę, więc chyba nie ma takiego zadania na dzień dzisiejszy, które nie można by było powierzyć kobiecie. My więcej możemy niż wy, tak naprawdę mężczyźni. To znaczy? No chociażby urodzenie dziecka. No, to są jakieś to dodatkowe rzeczy, które się z tym wiążą. Zawsze jesteśmy jakby o krok do przodu i wyżej. No dobrze, no niech tak będzie. W każdym razie pozdrawiamy panią przewodniczącą Violetę Dymecką. Zobaczymy, może będzie jeszcze kolejny mecz. Myślę, że tych meczów nie zabraknie. U nas co chwila w Kołobrzegu jest wiele osób akcja charytatywna. I my się świetnie potrafimy tutaj zorganizować na naszym podwórku. No to tak, myślę, to jest że jesteśmy takim wyjątkowym miastem, bo tak śledzę, co się dzieje w innych gminach i myślę, że Kołobrzeg tutaj, że tak powiem, jest daleko, daleko do przodu. Nie mówię o dużych miastach, tak? Bo tam jak gdyby są inne warunki, tak? Czy tam Szczecin, czy Poznań, czy Warszawa, ale Kołobrzeg, jak na gminę, że tak powiem, średniej wielkości, tak? No to jesteśmy, że tak powiem, świetnie zorganizowani. I są koncerty charytatywne, i mecze charytatywne, i jakieś inne akcje społeczne. No tak? Ja przypominam sobie, nawet pokazy mody były. Były świetne imprezy, naprawdę. Tak, to pozdrawiamy panią Dównarowicz. Tak, pozdrawiamy. Inicjatorka. Śpiewaliśmy nawet razem, tak więc jest całkiem nieźle. Słuchajcie, ze tematów, które ustaliliśmy sobie dzisiaj w programie, bo to taki pierwszy program, więc pierwsze koty za płoty. Mam nadzieję, że następnym razem będzie, że tak powiem, ciekawiej, choć dzisiaj sprawy zdominowaną kampanią wyborczą i tak naprawdę wybory, które się zakończyły, więc w sumie też i w społeczeństwie nie dzieje się zbyt dużo, bo wszyscy są zaabsorbowani tym, kto idzie dzisiaj premierem i z kogo będzie się składał rząd. To nas dzisiaj nie interesuje. Natomiast tak, mamy dobrą informację, się okazuje, bo sprawa oto Lenki z Ustroja Morskiego, wszystko, przynajmniej wszystkie sygnały, które do nas docierają, wskazują na to, że zakończy się wreszcie happy endem. Już się zakończyło happy endem, tak. Pani Ewa Mazurek, która mieszkała w ośrodku, w którym pracowała, podlegającym pod Polski Związek Niewidomych, kiedy w zeszłym roku dostała informację, że musi się z tego ośrodka wyprowadzić, tak naprawdę stanęła przed problemem bezdomności. No to trudno uwierzyć, że mamy XXI wiek,
ale jednak problem bezdomności istnieje. I wójt razem z radą w gminie Ustronie Morskie stanęli na wysokości zadania i we wrześniu pani Mazurek odebrała klucze. Ja szczerze powiedziawszy, kiedy w styczniu pani Mazurek przyszła do mnie i powiedziała, że ona nie wie, co ona ma zrobić, ona już nie wie, do kogo ma pójść, ale boryka się z dużym problemem. Ja nie wierzyłam, że ta sprawa zakończy się happy endem, tym bardziej wiedząc, jaka sytuacja mieszkaniowa jest w gminach w Polsce. Tym bardziej, że pani Mazurek nie była mieszkanką gminy Ustronie Morskie, była tam w międzyczasie czasowo zameldowana też. Ja nie wierzyłam, że ona dostanie to mieszkanie, ale wiedziałam, jaki jest problem. Jest mama, która ma chore dziecko z niepełnosprawnością, obydwie. No ale na szczęście dzisiaj obie cieszą się ciepłym mieszkaniem, pięknym pokojem, z aneksem kuchennym, z łazienką i mieszkają w godnych warunkach, także tutaj się udało. No to mamy happy end, to gratuluję, mówiąc szczerze, bo były duże wątpliwości, czy to powstanie. Ja pamiętam, byłem na komisjach i tam były przepychanki oczywiście, niestety polityczne. Niestety, no to ja tą komisję, że tak powiem, strasznie przeżyłam i no nie wspominam zbyt dobrze, bo z jednej strony wójt tutaj mówił, że już jest coś, co mogliby zaadoptować, no ale państwo radni stwierdzili, że a po co tak, a może... No i wówczas pamiętam, że to mieszkanie miało powstać z szaletu miejskiego, tak? No, nie, tak, byłyby to chyba jednak, nie byłyby to chyba jednak najlepsze warunki do zamieszkania dla tych pań, ale wszystko poszło w dobrym kierunku i sprawa zakończyła się faktycznie szczęśliwie. Dobrze, jest happy end. Zobaczymy, może odwiedzimy wkrótce Lenkę, proszę państwa, jak będziemy widzieli. Choć słowo, że dobrze się im dzieje, to myślę akurat na zimę, na jesień, zimę, myślę tej jesieni aż takiej doskwierającej nie ma, że będzie dobrze. Kolejna akcja, o której rozmawialiśmy niedawno, proszę państwa, z naszą radną Izą, to akcja Kup Obiadek. I co, ta akcja dzieje się, Izo, w Kołobrzegu? Jak to wygląda, powiedz? Tak, akcja się rozpoczęła w miesiącu maju. Już tutaj poprzez nasze lokalne media rozpropagowałam ideę tej akcji, czyli jest to akcja na Kup Obiadek dla uczniaka, mająca na celu zakup ciepłych posiłków dla dzieci z rodzin, których dochód na jednego członka rodziny przekracza ten próg dochodowy określony przez Radę Ministrów. I te osoby nie mogą jakby skorzystać z tego gminnego programu dożywiania dzieci w szkołach na lata 2014-2020. To są dzieci z tych rodzin. Są to dzieci również pochodzące z rodzin, niestety, ale gdzie występuje zjawisko patologiczne i rodzice nie są w stanie dotrzeć do miejskiego ośrodka pomocy, żeby wypełnić formalności i jakby otrzymać te pieniądze. To już właściwie to bym nie chciała tego wątku rozwijać, bo chyba słowo samo patologia wszystkim nam mówi bardzo dobrze, co to jest za zjawisko. I są dzieci, które pochodzą z rodzin, które są ubogie, ale z jakichś innych przyczyn nie chcą skorzystać z tej pomocy miejskiego ośrodka pomocy. To są różne czasami sytuacja, że to jest zwykły honor, tak? Ktoś po prostu nie chce sięgnąć po środki państwowe, po środki z miasta, żeby tą pomoc otrzymać. I to są właśnie takie dzieci, które wybiera tutaj ścisłe grono pedagogiczne z panią dyrektor. I w Kołobrzegu ta akcja, znaczy w szkole podstawowej nr 8 rozpoczęła się już we wrześniu, ruszyła pełną parą. W tym momencie mamy 8 dzieci, które są objęte całoroczną opieką, czyli przez 10 miesięcy dzieci będą miały zakupywane te ciepłe posiłki. Już dostałam informację, że są jest kolejnych 2 sponsorów, czyli tak naprawdę w listopadzie już będzie 10 dzieciaków objętych tą pomocą całoroczną i cały czas zakupujemy też posiłki dla tych dzieci, które potrzebują kilkudniowego wsparcia, bo czasami znajdują się w trudnej sytuacji życiowej rodzice, zdarzyła się jakaś katastrofa, jakaś tragedia i my dostajemy sygnał, że dzieje się tam źle, to w takiej sytuacji obejmujemy pomocą to dziecko przez te parę dni chociażby do momentu, kiedy MOPS jakby tutaj zagwarantuje środki dla tej rodziny, żeby zakupiła sobie te posiłki.
I powiem tak, fajnie, cieszę się, że jest zainteresowanie, że są ludzie, którzy wpłacają pieniądze. Serdecznie Państwu wszystkim dziękuję, tym osobom, które wpłaciły pieniądze, które wspomagają akcje, które zakupiły na cały rok te posiłki, które wpłacają nawet te najmniejsze kwoty, bo z tych najmniejszej kwoty powstają później duże kwoty i dzięki temu możemy realizować tą akcję. Bardzo się cieszę i również chciałabym podziękować tutaj Rotary Klub Kołobrzeg, objął taki patronat nad tą akcją i bardzo mocno mnie tutaj wspiera w tych działaniach. Także tych ludzi jest ogrom, które są zainteresowane i które chciałyby również pomóc. Chciałam również się pochwalić, że ta akcja znalazła również swoje zainteresowanie w Koszalinie. W związku z tym, że jestem członkiem Ery Kobiet, Koszalińskiego Stowarzyszenia Era Kobiet, dwie radne, Anna Mętlewicz i Dorota Hałat, które są również członkiniami tego stowarzyszenia, zapytały się mnie, czy mogą tą akcję również rozpropagować w koszalińskich szkołach. Ja oczywiście się zgodziłam, bo cel, idea jest jakby szlachetna i słuszny, ten cel. Więc szybko się wszystkie zorganizowałyśmy. W sobotę miałyśmy właśnie w Koszalinie konferencję prasową i tam obie radne również w mojej obecności przedstawiały tą ideę i koncepcję jakby tej całej akcji. I wyszły takie dwie ulotki. Chciałam Państwu właśnie pokazać. To jest moja ulotka. Tutaj do współpracy zaproszona została oczywiście szkoła, Rada Rodziców. I tutaj te ulotki są rozpropagowane, bo one były w nakładzie 5000 sztuk, ale jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał nas wesprzeć tutaj finansowo, taka ulotka znajduje się również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 8. Można śmiało na tą stronę wejść, tam jest podany numer konta i można wpłacać dowolną kwotę. Każda złotówka przeznaczona przez Państwa będzie wydana na zakup ciepłego posiłku. A tak wygląda właśnie ulotka radnych koszalińskich. Mam już sygnał, że też są zainteresowane radne z Torunia i zaszczepiona idea została jeszcze w mieście Warszawa. Także jest to nasza taka wspólna akcja i to jest moim marzeniem, żeby to akcja rozwinęła się tak szeroko, żeby poszła jakby tutaj swoim zasięgiem, objęła również inne gminy, po to, żeby zwrócić uwagę na tą tematykę niedożywionych dzieci. Mimo to, że jesteśmy w XXI wieku i mamy różne instytucje i różne środki, a okazuje się, że są dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, które są po prostu niedożywione. I takie akcje właśnie temu służą, żeby wspomóc, a także zwrócić uwagę społeczeństwa i również ustawodawców na to, aby zmienić pewne przepisy, żeby ten próg dochodowy był nieco wyższy, albo w ogóle, żeby były wprowadzone różnego rodzaju rozwiązania, jakieś programy osłonowe, żeby jednak te rodziny najuboższe mogły z tego programu skorzystać. Ja 20 października na ostatniej sesji Rady Miasta złożyłam interpelację do Pana Prezydenta, aby za pośrednictwem dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych zbadali środowisko każdy z dyrektorów w swojej szkole, żeby zobaczyć z jaką wielkością tych dzieci mamy do czynienia w poszczególnych szkołach i globalnie jak to będzie wyglądało w naszym mieście, jakie to jest zjawisko. I być może trzeba będzie szukać rozwiązań tak naprawdę już w parlamencie, tak? Tu już u ustawodawcy. Także umówiłyśmy się też z radnymi koszalińskimi, że obie panie również zbadają środowisko w koszalińskich szkołach i być może będziemy wspólnie podejmowały działania, aby kierować do ustawodawcy pewne nasze propozycje zmian. No i piękna sprawa. Mamy jeden problem generalnie, rzecz biorąc, miejmy nadzieję, przynajmniej wobec niektórych dzieci załatwione, tak? Bo nie wszystkim niestety uda się jednorazowo pomóc. Dokładnie, ale bardzo, bardzo mnie to smuci, że niestety ta lista dzieci cały czas rośnie. Bardzo się cieszę, że są osoby, które tutaj jest pomagają. Też apel do dyrekcji szkół i do wychowawców poszczególnych klas, bo oni najlepiej znają sytuację dzieci, przynajmniej powinni. I duże możliwości ma jednak tutaj MOPS, jeżeli chodzi o te środki. I trzeba z nich korzystać po prostu i niekoniecznie musi to przychodzić rodzic, ale wystarczy, że wychowawca to zgłosi poprzez dyrektora i tak dalej. Bo nie każdy rodzic chce
chce występować. Tak, tylko Pani Krystyno, tylko musi być zgoda rodziny na przyjęcie tych to już, środków. To już oczywiście, cała, to już jest drugiej kolejności. Machina, tak. To ale jest drugiej tu się kolejności. Z Panią zgodzę, że to nauczyciele, to pedagodzy, wychowawcy najbardziej znają dzieciaki i te środowiska, w których żyją. I tak też jest u mnie w szkole, do której chodzi mój syn. To właśnie dzięki takim bardzo dobrej pracy nauczycieli, wychowawców, którzy potrafią wyłapać te dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji, jak również rodzice, bo czasami o tym rodzice nie mówią, w jakiej są sytuacji materialnej, bo się tego po prostu najzwyczajniej w świecie wstydzą. A to nie chodzi o to, żeby się tego wstydzić, chodzi o to, żeby dać sobie pomóc. Bo są też takie rodziny, które nie chcą przyjąć naszej pomocy, chociaż my wiemy, tak? My wiemy, że ta pomoc jest potrzebna, ale z jakichś innych przyczyn po prostu nie chcą. Ja się tutaj też cieszę, że te dzieci, które korzystają i z naszej pomocy, z tej akcji i dzieci, które korzystają z posiłków zakupionych przez MOPS i te dzieci, których rodzice wykupują, że te dzieci nie są jakieś takie stygmatyzowane, że one są gorsze. One jedzą wszystkie na jednej stołówce, wspólnie, także nie ma tutaj jakby wskazania, które dzieci są gorsze, które jedzą z MOPS-u, które jedzą z akcji, których rodzice kupują. Nie, dzieci są wszystkie traktowane równo, nikt nic nie wie, naprawdę jest to pełna poufność. No i super. No ja przypominam sobie taką sytuację rok temu w jednej klasie. Były faktycznie takie dzieci, które pochodziły czy to z rodzin, które miały generalnie właśnie problem, już może niekoniecznie patologię, ale może gdzie rodzice no niekoniecznie życiowo sobie ekstra radzą, to żeby jak gdyby wyrównać, że tak powiem, poziom, że tak powiem, dożywienia tych dzieci, tak, żeby te dzieci zjadły cokolwiek, to jedna z mam przynosiła cały karton pączków do tej klasy i częstowały się wszystkie dzieci. I też jest to fajne rozwiązanie. I tutaj też zachęcamy rodziców, jeżeli macie Państwo takie możliwości i wiecie, że w klasach Waszych dzieci są takie przypadki, że dzieci nie dojadają, bądź są w troszeczkę gorszej sytuacji materialnej, czy to rodzinnej, to warto tego typu akcje podnosić, czy to nawet przynosić bułki, rozkrajać, robić kanapki takim dzieciom, tak? Jedna przerwa. Jeżeli ktoś ma takie chęci, tak, no to myślę, że warto to podnieść. Natomiast wracając do tego progu wymaganego w MOPS-ie, tak, żeby dostać dofinansowanie do posiłków, do obiadów w szkole. Ja myślę, że to nie problemem jest właśnie ten próg tych dochodów osiąganych przez rodziców, tylko właśnie ta niezaradność życiowa bardzo często. Ja powiem więcej, że niektóre osoby nie chcą, żeby im pomagać. Ja na przykład mam bardzo dużo odzieży po córkach, które szanują ubrania, to są w ogóle niezniszczone, w bardzo dobrym stanie. Próbowałam wielu osobom, wiedząc, że mają dzieci w podobnym wieku, proponować, no niestety nie chciały przyjąć, a moje dzieci się praktycznie wychowały na rzeczach po sąsiadach, bo to były lata 80. Pamiętamy, jak nie to było. Było, prawda? I jedno po drugim nosiło te rzeczy aż do zdarcia i nikt nie miał. Ludzie szanowali wtedy swoje rzeczy, szanowały tak, się podręczniki, tak. Odkupywały się od kolegów, koledzy od nas, oczywiście ćwiczenia gdzieś tam szły. Nie do dzisiaj mam w szafach. Kurtka była od sąsiada, od znajomych gdzieś tam, prawda, tak, jakaś dokładnie. Bluza, bo tego nie było, a dzisiaj. A ludzie mają po domach naprawdę dużo rzeczy. Ja mam pewne szafy. Mi się podobała akcja, która była zorganizowana na ogrodach przez panie, gdzie wymieniały się ubraniami. To była fantastyczna sprawa, tak? Można było pozbyć się rzeczy zbędnych, a jednocześnie zdobyć coś, co jest tam potrzebne i to bezkosztowo. Super pomysł. W ogóle uważam, że takich rzeczy powinno być więcej. Ale szkoły też mogłyby tutaj się właśnie zająć takim, prawda? Zrobić na przykład. W szkołach można by było wystawić szafy i rodzice mogliby przenosić odzież i wieszać ją do tych szaf, tak? I te dzieci, które potrzebują, nawet można dyskretnie, nie musi być na widoku. Jest miejsce wyznaczone w szkole. Jeżeli bluza z mojego syna, czy tam z córki, z której wyrósł, stwierdzamy, że nie jest potrzebna, wieszamy na wieszaczek do tej szafy. Ktoś, kto potrzebuje, podchodzi, bierze, pakuje i z tym wychodzi. Tak samo można zrobić z książkami. Ostatnio nawet na Komisji Oświaty też poruszyliśmy właśnie temat wymiany książek, ponieważ nie ma już kiermaszy książek. I nie wiadomo tak naprawdę, co z tymi książkami zrobić. Biblioteki nie chcą przyjmować używanych książek, nie przyjmują używanych książek, tak? A wyrzucić książkę uważam, że grzech. Dlatego fajnie by było zorganizować w szkołach szafy, gdzie można pozostawić czy to odzież, czy to książki, oczywiście w przyzwoitym stanie i, że tak powiem, to ten przedmiot zyskuje swoje drugie życie, a my mamy czyste sumienie, że nie wrzuciliśmy go po prostu do kosza.
No tak, a ponieważ czas jeszcze do drugiego końca, już widzę, że przejął 30 minut, słuchajcie, rozmawiamy. Jeszcze to chciałem zapytać panią Krystynę i pogratulować, bo została członkiem Rady Muzeum na kolejną kadencję. A nic o tym jeszcze nie wiem. No, no ja, no nie, rada, a rady, przepraszam, bo to się tak nie mówi, Rada Miasta. Ja na razie jestem kandydatem do Rady Muzeum. Przepraszam, bo to, o tym chciałem powiedzieć, że została pani dezygnowana, to faktycznie Rada Miasta. Ale zawsze jest tak, że wybór Rady Miasta jest szanowany, tak więc jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby przedstawiciel Rady Miasta był gdzieś tam, nie przypominał sobie przynajmniej, że tak się stało, żeby zarząd powiatu nie zaakceptował. Zresztą chyba panie pytacie, ja nie wiem, kto był wcześniej przedstawicielem Rady Miasta. A Darek Zawadzki, potem się zmieniło. I przedtem została, pani Maj. A jeszcze pani Maj i Krystyna Strzyżewska kolejny raz dostała akceptację Rady Miasta, tak więc no. Dziękuję bardzo, dziękowałam już tutaj klubowi Platformy, oczywiście swojemu, mieli pretensje, podziękowałam im, bardzo im też dziękuję tutaj. Bardzo głośno, że całej Radzie Żeby było jeszcze śmieszniej, że chciałam też powiedzieć, bo ja też jestem członkiem Rady Muzeum, że Rada Muzeum jako organ nadzorczy pracuje bezpłatnie, pracujemy tak społecznie, nikt nie bierze złotówki, tak więc niektórzy mówią, o ile wy tam zarabiacie? No właśnie nic nie zarabiamy, pracujemy społecznie. Praca społeczna. Żadnych bied nie mamy, wspólnego. Nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Tak. A ile pasji w tym wszystkim i takiej satysfakcji. No niestety, no kultura jak jest dofinansowana, to wszyscy wiemy, że trochę tych pieniędzy tu i tam brakuje na kulturę. Ale, trochę, nie brakuje, ale trochę się działo, bo skansen morski powstał przecież 50-lecie muzeum obchodziliśmy w tej kadencji, także trochę było i trochę się działo. Działo się. Słuchajcie, ja na następny odcinek naszego programu przygotuję kilka ciekawych rzeczy, może szczepienia, jakbyśmy porozmawiali. Bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Matek. Tak jak to widzicie, no, myślę, że tematów tam nie zabraknie i będziecie Państwo o nierównościach na chodnikach. Mieliśmy rozmawiać, nie mam czasu, żeby się skończył. Ale ja przy okazji przyjadę się trochę jeszcze rowerem, go wyciągnę, bo jeszcze jest ciepło, może w sobotę i niedzielę będzie ciepło. Ale Robert, ja mogę Ci trochę temat ułatwić, jakby przygotujesz się tematycznie do następnego odcinka i pożyczę Ci wózek. Więc przyjedziesz się sam po kołobrzyskich drogach, wskażę Ci które i sam ocenisz, jak się jeździ kobietą. Ale wystarczy rowerem, jak się przejedzie. Ja może dam Ci dziecko na spacer. Wózek a ja swoje. Łatką o, mieć. Właśnie. Słuchajcie, ja teraz mam uczniów, prowadzimy zajęcia, tak więc co potrafią dzieci, że tak powiem, co z nimi można zrobić, to wiem. Ale z takimi małymi, które takimi, albo jeszcze nie chodzą, albo chodzą maluchami, i uciekają. Z takimi zawsze maluchami, że tak powiem, z kolegami się zawsze spotykamy, to się zawsze się pytam, czy już kupili sobie paralizator. Natomiast to, co mi zawsze się opowiada, bo zawsze Jacek Woźniak nam opowiada, jak to ma się wesołą, dużą rodzinę. Oczywiście teraz tutaj macie już trójkę dzieci, tak. Ale jak to zawsze maluchy z rana w sobotę wpadną, człowiek mówi, pośpię sobie trochę dłużej, a tu z rana. No nie ma łatwo. Nie, no to nigdy tak nie jest. Nie ma łatwo, tak, bo niestety my rodzice, bo my rodzice marzymy o tym, żeby się chociaż troszkę wyspać, ale dzieci mają zegar biologiczny, niestety. Jak wstają w tygodniu o tej samej godzinie, to nie ma litości, że w sobotę, w niedzielę pośpią dłużej. No tak, ale podobno na tygodniu jest trochę z tym gorzej. Oczywiście w tygodniu to tam nie chce się wstać. Ale ja mam pieska teraz, córka mi zostawiła i też ten piesek ma zegar biologiczny, nie da pospać ani w sobotę. Ja mam, słuchajcie, dwa koty i ostatnio przestawialiśmy czas i kot sobie nie przestawił. Mój kot źle zaprogramowany. Czy czas letni, czy zimowy, mój kot w nocy szuka towarzystwa, szuka głaskania, jest głodny, drapie w drzwi, jeżeli są zamknięte, produkuje niesamowite hałas. Tak, chce wyjść, koniec. Każdy się mnie pyta, słuchaj, ty przy dziecku takim, chyba jesteś bardzo niewyspana. Nie, przy dziecku to ja się wysypiam, ale największym utrapieniem w nocy jest dla mnie kot, który hałasuje, także... Problemów jest dużo. Koty kotami, tak, proszę Państwa. O kotach też będziemy mogli porozmawiać, mam dwa, a może nawet jednego przeprowadzę do programu. Nie, ja bardzo proszę nie przeprowadzaj, Robert, jestem uczulona? Bo ja jestem alergikiem na koty i po prostu bym musiała w połowie chyba stąd odejść. No nie, nawet szybciej. Odejść. No, wiem, nie. Proszę Państwa, kończymy nasz pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że drugi będzie jeszcze ciekawszy i lepszy. Na pewno się przygotujemy. I nasi goście, ja zawsze przedstawiam tej strony, dlatego panią tłumaczyłem, że tak mi sobie po prostu łatwiej, bo je po prostu widzę w ten sposób. Karolina Szarłata-Woźniak, Iza Zielińska. Krystyna Strzyżewska. Dziękuję bardzo za spotkanie. A Państwu kłaniamy się. Dziękuję za uwagę.